Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Jarek Adamek, na co dzień pracuję w Radiu Elka. Proszę Państwa, pragnę bardzo serdecznie powitać gości, którzy tutaj dzisiaj zaszczycili swoją obecnością tę konferencję prasową. Przede wszystkim najważniejszy gość, który odwiedził Polskę, odwiedził Warszawę i jest z nami, pan John Grubstrom, prezydent FAI, czyli Międzynarodowej Federacji Aeronautycznej. Witam bardzo serdecznie prezydenta miasta Legnicy, pana Tadeusza Krzakowskiego. Obecność panów prezydentów absolutnie nieprzypadkowa. Będziemy mówić, dlaczego właśnie dziś te dwa miasta są tak bardzo ważne. Jest też z nami przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, pan Zbigniew Siwik. Przepraszam. Tak mi ktoś napisał po prostu. Pragnę bardzo serdecznie powitać bohaterów tej konferencji prasowej, czyli zawodników oraz organizatorów zawodów, czyli to, co jest absolutną śmietanką sportów lotniczych w Polsce. Będą przedstawiani indywidualnie za chwilę, ale witam ich wszystkich gremialnie. Witam wreszcie oczywiście wszystkie media, które są tutaj z nami i dodam tylko, że cała konferencja prasowa jest też transmitowana online na stronie Aeroklubu Polskiego. Także. Okay, thank you very much. Good morning everybody. I'm John Grubstrom and I'm very, very pleased to be here. I'm the president of the World Air Sport Federation. And to prawdziwa przyjemność być tutaj. Jestem prezydentem Międzynarodowej Federacji Aeronautycznej. And I'm very grateful for this invitation. Thank you very much, Mr. I bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Również drugie slalomowe motoparalotniowe Mistrzostwa Świata, tym razem w Legnicy. I tutaj gościmy z tego powodu pana prezydenta miasta. Ta wielka ekipa, Norbert Nowicki, Krzysztof Romicki, Wojciech Bugdał, Jarosław Balcerzewski i Magdalena Kłos. Nie wiem, dlaczego mi panią napisali na ostatnim miejscu, równouprawnienie widocznie. Proszę państwa, to są medaliści Mistrzostw Świata i Europy w sporcie motoparalotniowym. I to jest sport, który chyba jeszcze nie jest zbyt dobrze znany w Polsce. Nie wiem, jaką popularnością się cieszy. W Polsce na paralotniach z napędem lata około 10 tysięcy osób, także całkiem sporo. Popularność naszego sportu wynika między innymi z łatwego wejścia w ten świat. Sprzęt nie jest bardzo drogi, mieści się w bagażniku, można latać nawet koło domu. Łatwo zrobić kurs, jest to bardzo bezpieczny sport wśród sportów lotniczych i po prostu wiele osób może sobie na niego pozwolić. A oprócz tego paralotnie z napędem i paralotnie swobodne dają bardzo dużo kontaktu z powietrzem. Możemy latać bardzo wolno, bo paralotnie latają z prędkościami około 30-40 km na godzinę nawet. Są też szybsze do 80 km na godzinę, ale można latać wolno, nisko, metr nad ziemią, pół metra nad ziemią, dotykać nogami ziemi. Ale można też oczywiście wysoko. Rekordy świata są na poziomie 8 km nad ziemią. Także daje wielkie możliwości, wielki kontakt z powietrzem. Czas na pytania od Państwa. Bardzo proszę. O, bardzo proszę. Maciej Wieczorkowski, dzień dobry. Ja na początku taką osobistą bardzo chciałem deklarację złożyć, że to bardzo szczególny jest dla mnie moment, gdzie jestem w pracy jako dziennikarz, a jednocześnie jako i kiedyś wieloletni członek aeroklubu i były spadochroniarz i obecnie uziemiony z powodów zdrowotnych paralotniarz. Będąc w pracy jednocześnie jestem jakby w środku swoich zainteresowań i pasji. To jest dla mnie po prostu bardzo fajne. Ale w związku z tym właśnie chciałem, mam dwa, trzy pytania, które szybciutko teraz zadam. Po pierwsze, przy tej prezentacji wyników tutaj jakby w ogóle panowie nie wspomnieli, jeżeli chodzi o ubiegły rok, właśnie o paralotniarzach, tylko i wyłącznie o paralotniarzach z napędem, tak? Natomiast o tym paralotniarstwie swobodnym w ogóle nie. Czy to oznacza, że jakiś
znaczących sukcesów w tym roku ostatnim nie było, czy dlaczego tak się dzieje, bo chyba wydaje mi się, że to jest właśnie ta dyscyplina, w której stosunkowo najwięcej ilościowo osób ją uprawia. I takie pytanie do pana prezesa Aeroklubu. Ja byłem członkiem też Aeroklubu, ja jeszcze nie wiem, czy pan to w ogóle pamięta. Ja swoje szkolenie spadochronowe zaczynałem na lotnisku na Gocławiu, które już od lat nie istnieje. I chciałbym się zapytać, bo nie jestem na bieżąco, moje informacje są mniej więcej sprzed 2-3 lat. Jakie są losy i plany ewentualnie co do lotniska w Chrcynnem pod Nasielskiem, gdzie w swoim czasie paralotniarze bardzo dobrze koegzystowali ze spadochroniarzami i wiem, że to się w pewnym momencie skończyło. Paralotniarze musieli jakby opuścić to lotnisko. Nie wiem, czy w tej chwili jaka jest dla warszawskich paralotniarzy baza. Parę lat mnie nie było w Polsce, więc nie jestem zorientowany. Czy mógłby pan powiedzieć, jak w tej chwili właśnie to wygląda? I przede wszystkim o tym, jaka jest ta rola paralotniarstwa, tego najbardziej klasycznego, tego swobodnego, bo jakoś wydaje mi się, że troszkę panowie pominęliście. I ostatnia już rzecz, takie pytanie, uwaga do pana prezesa Międzynarodowej Federacji. Czy mógłby pan troszkę więcej powiedzieć jakieś słowo na temat współpracy, jak się układa, jaka jest rola Aeroklubu Polskiego w tej chwili w federacji, którą pan reprezentuje, poza tą tradycją, o której pan wspominał, tych różnych polskich sukcesów, jak w tej chwili rola Polski w federacji wygląda, jak ta współpraca przebiega? Dziękuję bardzo. Okej, zaczniemy od pana prezydenta federacji. Federacja jest dzisiaj bardzo eurocentryczna. Europa jednak pełni w niej główną rolę, a w tej Europie Aeroklub Polski jest jednym z absolutnie czołowych graczy. I to jest, przekonaliśmy się w ostatnich latach, że to jest bardzo wiarygodny partner do organizacji zawodów. Ale oczywiście jesteśmy organizacją ogólnoświatową i patrzymy w taki sposób globalny i trzeba przyznać, że w ostatnich latach wielki rozwój sportów lotniczych ma miejsce w Azji i tam też bardzo mocno przenosi się ciężar organizacji różnych zawodów. I teraz pytania do pana prezesa, tak? Bardzo dziękuję za te pytania, zwłaszcza odnośnie środowiska i sportu paralotniowego, tego klasycznego. Dzisiaj skoncentrowaliśmy się, ponieważ mamy ograniczoną porcję czasu. W związku z tym, zważywszy wyłącznie na te ograniczenia, skupiliśmy się na tej części naszych sukcesów najbardziej spektakularnych, związanych z uzyskanymi tytułami Mistrzostw Świata i Europy. Natomiast jeżeli chodzi o sport paralotniowy, jest on w samym centrum zainteresowania Aeroklubu Polskiego, a zwłaszcza moim osobistym. Co prawda ja nie jestem paralotniarzem, miałem okazję przelecieć się na paralotni w tandemie i zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie. Brałem udział, kibicowałem naszym zawodnikom w Macedonii na mistrzostwach i chcę powiedzieć jedną rzecz, że to środowisko rozwija się w sposób imponujący. Polscy paralotniarze są bardzo aktywni zarówno w zakresie szkolenia. Można powiedzieć, że to jest obok sportu motoparalotniowego najbardziej dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu lotniczego w Polsce. To, co tutaj jeden z naszych zawodników powiedział, dzisiaj w Polsce uprawia tą dyscyplinę blisko 10 tysięcy osób, z czego około 1000 osób jest sfederowana z Aeroklubem Polskim. Natomiast znakomita większość działa poza Aeroklubem Polskim, korzystając z tego sportu jako pomysł na rekreację, na wolny czas. Dowodem tego, że jest nam bardzo, dla nas ten sport bliski, jest tu obecność pana prezesa Siwika, przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, które to stowarzyszenie jest członkiem Aeroklubu Polskiego.
zajmuję się organizacją wszystkich najważniejszych imprez w sporcie paralotniowym i pan prezes jest do dyspozycji. Myślę, że jest znakomitym tutaj źródłem informacji o tym, w którym miejscu jest dzisiaj sport paralotniowy i jakie są plany na przyszłość. Trzeba wyraźnie powiedzieć, no 2014 rok to też rok pewnego smutnego wydarzenia. Można powiedzieć, najbardziej utytułowany nasz zawodnik, tytuł, który zdobył po raz pierwszy w sporcie paralotniowym w Polsce wśród polskich zawodników, Rafał Łuckoś, niestety w czasie przygotowań, w czasie treningu zginął w czasie przygotowań do Pucharu Świata. To jest ogromna dla nas strata, ale chcę przez to powiedzieć, że Rafał był właśnie przykładem poziomu, jaki osiągają nasi paralotniarze. Jeżeli chodzi o lotnisko w Hrcennym, jest to lotnisko, którym zarządza Aeroklub Polski jako zarządzający z punktu widzenia prawa lotniczego, ale głównym użytkownikiem i decydentem o tym lotnisku jest Aeroklub Warszawski. I mogę powiedzieć jedno, z racji tego, że bardzo blisko współpracujemy z Aeroklubem Warszawskim w zakresie użytkowania i rozwoju tego lotniska, mogę powiedzieć, że Aeroklub Warszawski ma bardzo konkretny pomysł, jak rozwijać się na tym lotnisku i mamy w planie, jest to lotnisko w trakcie rejestracji, bo do tej pory było lądowisko i Aeroklub Warszawski we współpracy ze spółką Aeropartner Aeroklubu Polskiego planuje założyć tam lotnisko użytku publicznego, na którym na pewno będzie miejsce również dla paralotniarzy. Gdyby pana interesowały daleko idące szczegóły, jest Marcin Kwiatosz, który jest skarbnikiem Aeroklubu Polskiego, ale jednocześnie jest członkiem Aeroklubu Warszawskiego, zna doskonale sytuację, polecam jego osobę, udzieli na pewno daleko idącej informacji. Dziękuję bardzo. Części naszej konferencji, czyli prezentacji czekających nas w tym roku imprez rangi międzynarodowej. Mistrzostwa świata, które mamy w tym roku w Polsce, to motoparalotniowe, slalomowe mistrzostwa świata w Legnicy. Przedstawiam państwu dyrektora sportowego mistrzostw pana Adama Paskę. Przedstawiam także pan Marcin Krakowiak, kapitan drużyny, aktualny mistrz świata i jest z nami także prezydent miasta Legnicy, pan Tadeusz Krzakowski. No, krótko, panie dyrektorze, o tych mistrzostwach muszę pospieszać, muszę gonić. Tak, ale postaram się kiedy, bardzo, gdzie, bardzo ilu, szybko. Drugie i o co chodzi? Drugie motoparalotniowe slalomowe mistrzostwa świata. Pierwsze odbyły się w roku 2013 we Francji. Kolejna impreza w ubiegłym roku, motoparalotniowe slalomowe mistrzostwa Europy. Dzisiaj tutaj przedstawialiśmy między innymi medalistów aktualnego mistrza świata. Tutaj Wojtek Bugdał siedzi za mną. Impreza, tak jak państwo widzieli, przed wejściem stoi taki dmuchany wysoki pylon, 12-metrowy z napisem Legnica, mistrzostwa świata i właśnie między takimi pylonami odbędą się te zawody. Stadion to układ, tak jak kostka do gry, 5 z piątką, czyli kwadrat, 80 na 80 metrów, 5 pylonów ustawionych i między innymi będą odbywały się wyścigi motoparalotniowe układów do przelecenia, do tras, które są wymyślone w katalogu, to ponad 220, czyli coś, czego się nie da zapamiętać. Piloci dostają informacje, jaki slalom mają przelecieć na 15 minut przed startem, muszą się tego nauczyć, startują, są dwa stadiony, lecą najpierw jeden slalom, potem następny i kto szybciej przeleci ten układ, ten wygrywa. Tak to wygląda w skrócie, oczywiście mogę opowiadać godzinami o tej imprezie. Myślę, że ktoś, kto będzie chciał indywidualnie godzinami, warto jeszcze powiedzieć, że było sporo klas, 4 klasy, start z nóg jednoosobowy, start z nóg dwuosobowy, motoporalotnie, wózki jedno- i dwuosobowe. I jako nowa konkurencja, którą planujemy rozegrać tutaj pod wpływem działań Federacji Światowej, zostaliśmy poproszeni, żeby spróbować rozegrać również konkurencję w klasie silników elektrycznych, czyli nie tylko spalinowe, ale również elektryczne. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Duża impreza.
wspaniałym miejscu w Legnicy, ale myślę, że na ten temat parę słów będzie mógł nam powiedzieć pan prezydent. Pan prezydent Legnicy, dlaczego Legnica? Kto do kogo się zgłosił? Kto kogo uprosił? Dzień dobry Państwu. No, dlatego, że jest dobrze położone, jest atrakcyjnym miejscem do rozgrywania tych zawodów. Mamy doskonały teren, były lotnisko posowieckie i poniemieckie, które funkcjonuje na tyle, że można tam odbywać te zawody. I tak powiedziałem, Legnica dobrze jest położonym miastem na Dolnym Śląsku, na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi szybkiego ruchu trójki. Myślę, że warunki noszenia, czy generalnie atmosfera, jaka jest też w mieście, sprzyja rozgrywaniu tego rodzaju zawodów, tym bardziej, że mam za sobą doświadczenie w organizacji zawodów rangi Mistrzostw Świata. W innych dyscyplinach World Gate, które są we Wrocławiu, to chcielibyśmy też pokazać, że nie tylko Wrocław na Dolnym Śląsku, ale jest też Legnica, z którą jest zawsze po drodze i stąd też Państwa zapraszam na te zawody. Cieszę się, że dzisiaj mogłoby się to z Państwem prezentować miasto. Rozmowy rozpoczęliśmy rok temu. Mniej więcej rok temu. Tak, a wcześniej mamy ze sobą jeszcze wcześniejsze doświadczenia z różnymi działaniami, chociażby promującymi miasto właśnie poprzez wykorzystanie umiejętności tych, którzy latają na tych skrzydłach i doskonale sobie z tym radzą na co dzień. Byliśmy już na mistrzostwach na Węgrzech, impreza była tam promowana. Mam nadzieję, że tą imprezą też wypromujemy nasze miasto, bo to też jest jeden z tych celów, który nam przyświeca. Bardzo dziękuję. Jeżeli tylko szybko spytam, ilu zawodników się spodziewa? Tak, więc tutaj jeszcze sprecyzujmy to, termin 27 czerwca, 5 lipca, Legnica, lotnisko Małej Moskwy, czyli tej bazy, o której pamiętamy. Wspaniałe miejsce, wspaniałe lotnisko. Szykuje się bardzo dużo imprez okolicznościowych obok Dni Legnicy. Wszystko jest przed nami. Planujemy około reprezentantów z około 20 krajów świata. Myślę, że powinniśmy uzyskać wynik, jeżeli chodzi o zawodników, powyżej 120 zawodników we wszystkich klasach. A myślę, że jeszcze tutaj warto usłyszeć, dlaczego właśnie my to mamy organizować, dlaczego Polska. I ja tutaj poproszę Marcina, bo on opowie, dlaczego tak jest, a przede wszystkim opowie o swoich sukcesach i swoich kolegów, bo przecież jesteśmy najlepszymi pilotami motoparalotniowymi, slalomowymi na świecie i w Europie. Dzień dobry. Mam przed nami w tym roku bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o Legnicę, a mianowicie musimy dużo pracować nad tym, aby utrzymać wyniki, aby obronić to, co uzyskaliśmy w 2013 roku na pierwszych slalomowych motoparalotniowych mistrzostwach świata, a zdobyliśmy tam wszystko, co było do zdobycia, to znaczy złoty medal w klasie jednoosobowej z nóg, złoty medal w klasie jednoosobowej z kół, złoty medal w sztafecie i złoty medal drużynowy. Także z uwagi na to, że wszystkie możliwe medale zdobyliśmy, tak jak już wcześniej mówiłem, natomiast z uwagi na to, że będzie to nasz lokalny teren, czyli Polski, z bardzo dobrym gospodarzem i bardzo dobrą organizacją, mamy nadzieję, że ułatwi nam to w uzyskaniu co najmniej takiego samego wyniku, jak na poprzednich zawodach. Dziękuję bardzo. Czyli gramy u siebie, jesteśmy faworytami, tak? Gramy u siebie, jesteśmy faworytami, latamy na najlepszych skrzydłach produkcji polskiej, o których też musimy powiedzieć. Firma Dudek Paragliders, koło Bydgoszczy. Pozdrawiamy Piotra, konstruktora najlepszych skrzydeł. Skrzydła nazywają się Snake, wąż, bo my tam piloci jak wąż kręcą się między pylonami. Wspaniali producenci napędów, których tutaj mamy. Widzieli Państwo sprzęt, który stoi na wystawie statycznej. Wszystko przed nami. Liczymy na to, że będzie to święto dla nas, dla motoparalotniarzy i bardzo interesująca impreza dla widzów. Planujemy, tak jak z tej konferencji, bezpośrednie relacje internetowe z wszystkich wydarzeń, które się będą tam odbywały na lotnisku w Legnicy. Ale serdecznie zapraszam. Tak, ale oczywiście są Państwo zaproszeni, żeby się do Legnicy wybrać osobiście, to bardzo gościnne oczywiście miasto. Oczywiście, na żywo widać to zdecydowanie lepiej. Poza tym, proszę Państwa, jesteśmy sportem lotniczym, który jest kontaktowy. My jesteśmy czasami kilkanaście metrów od widowni i to wszystko widać bardzo blisko. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Legnicy. Mam na myśli mistrzostwa motoparalotniowe w slalomach w Legnicy. Jest impreza, będzie myślę
to będzie niezły eksperyment i tutaj bardzo dziękuję za zaangażowanie ze strony pana dyrektora Adama Paski, jak i również ze strony władz miasta Legnicy, która zaangażowała się, by zapewnić warunki do realizacji transmisji na żywo z tejże konkurencji. Pan... O, jeszcze chwila, okej. Pan Neuberg. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata zeszłorocznych w klasie PL2. Wózki dwuosobowe.